Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujsz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych baniek i polaryzacji chyba potrzebujemy bardzo. Proszę Państwa, nad sukcesem naszego spotkania dziś czuwa pani Aleksandra Sawa, ale bez Państwa wsparcia nic by nam się nie udało. Powstajemy dzięki Państwa pomocy poprzez Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym. Za wszystkie formy wsparcia bardzo Państwu dziękujemy. A dziś, proszę Państwa, zanim powiem, o której książce i z kim rozmawiamy, to muszę powiedzieć, że w trakcie lektury przypomniała mi się taka piosenka, mianowicie po śmierci Andy Warhola jego przyjaciele nagrali kapitalny album, który otwiera piosenka o dorastaniu Warhola w niedużym mieście. I tam padają słowa o tym, że jest tylko jedna dobra rzecz w życiu i dorastaniu w niedużym mieście. Nienawidzisz go tak bardzo, że jedno dobrze wiesz, musisz stamtąd wyjechać. I te słowa przypomniały mi się, proszę Państwa, w związku z naszym spotkaniem. Dziś gościmy, będziemy gościć za chwileczkę, pana Marka Szymaniaka, autora książki Zapaść, trochę mi się świeci, reportaże z mniejszych miast, o, proszę bardzo, wydawnictwo Czarne, dziennikarz i reporter, autor książki, głośnej książki Urobieni, reportaże o pracy. O niej także pewnie przy tej okazji dwa słowa zamienimy. W każdym razie dzisiaj, proszę Państwa, chodzi o książkę pod tytułem Zapaść. Tak? No, sam tytuł już sugeruje nam, że to nie jest lektura wesoła. Pierwsze zdanie z książki głosi, iż z raportu Polskiej Akademii Nauk ma wynikać, że niemal połowie z aż 250 średnich miast grozi owa zapaść. O jakie miasta chodzi? O te, które liczą sobie powyżej 15 tysięcy mieszkańców, ale nie są stolicami województw. I wraz z autorem wędrujemy, w zasadzie z rozmówcami pana Marka Szymaniaka, wędrujemy od Bielawej Hajnówki poprzez Kraśnik i Prudnik aż do Sanoka. Po drodze zwiedzamy całą Polskę nieomal. I proszę Państwa, od razu powiedzmy sobie, że autor stwierdza, że owej zapaści mniejszych miast nie widzą ani ogólnopolskie media, ani najważniejsi politycy. Jeśli Państwo myślą, że mamy tutaj krytykę transformacji po 89, to nie są Państwo w błędzie. Autor stwierdza, że na przykład po przemyśle w owych miastach pozostały, tu cytat, tylko ruiny i wspomnienia dobrej, choć ciężkiej pracy. Pan Marek Szymaniak pracował nad książką w latach 2018-2020 i aby dopełnić naszego wprowadzenia, jeszcze dodajmy słówko o zakończeniu. Pan Marek Szymaniak pisze, że to jest opowieść o nim i ludziach podobnych do niego, ludziach, którzy z niedużych miast uciekali lub do których wracali, nie mogąc uciec na zawsze. To także cytat, który kończy książkę. No i tu się przypomina ten Warhol, czy raczej piosenka o Warholu, w której przyjaciele nie bez ironii wyśpiewali mu, że jest jedna dobra rzecz w życiu niedużym mieście. Nienawidzisz go tak bardzo, że musisz wyjechać. Zapraszamy naszego gościa. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Gratuluję kolejnej książki. Od razu chciałbym zapytać o taką rzecz. Z jakiego miasta pan wyjechał? Wyjechałem z Krasnego Stawu. To jest miejscowość położona około 50 km od Lublina, czyli Lubelszczyzna wschód, w takim trójkącie, można powiedzieć, między Lublinem, Zamościem a Chełmem, takimi większymi miastami, a sam Krasny Staw liczy, no już teraz myślę, że mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. W czasach mojej młodości, dzieciństwa liczył około 23-25, a znany naszym widzom może być na przykład z serków
śmietan miejscowej mleczarni. Bardzo polecam i są bardzo smaczne, jako lokalny klient zawsze z nich korzystam. Wie pan co, ja muszę powiedzieć, że chciałbym być dobrze zrozumiany. To nie jest pierwsza książka, która opowiada o tym, że źle się dzieje, prawda? W mniejszych miasteczkach czy średnich miastach, niczego nie mówiąc oryginalności pana wywodów. I powiem tak, że po raz kolejny uderzyła mnie taka jedna rzecz. Napięcie, które powstaje pomiędzy tym, że tak warholowsko, tak, to rozumiem, że pan słyszał to nasze wprowadzenie tutaj przed chwilą, że tak powstaje rodzaj napięcia pomiędzy tym, że pan odniósł jednak duży sukces osobisty. To jest kolejna książka, za poprzednią książkę Urobieni dostał pan wyróżnienia, nagrody i tak dalej. Było o niej była szeroko komentowana i w gruncie rzeczy jest takie napięcie pomiędzy tym, że pan jest dowodem na sukces osoby z takiego miasteczka, a tym pisaniem, że w zasadzie to zapaść. Jak pan się odnajduje w tym takim ewidentnym dla kogoś, kto patrzy na to z zewnątrz, takim napięciu pomiędzy nutą dramatycznego upadku, a tym, że pan jest dowodem sukcesu? No ale to jedno nie ma z drugim nic wspólnego. To, że ktoś odniósł sukces, ktoś, kto wyjechał z dużego miasta, no nie chodzi o to, żeby on mógł odnieść ten sukces tam, w tamtym mieście, a nie tylko wyjeżdżając z niego. O tym jest książka, o tym, że te mniejsze miasta dają inne możliwości takim osobom nawet jak ja, które być może mają nawet jeszcze większy, nie wiem, talent, upór, pracę, nie wiem, jakieś zaangażowanie i tak dalej, ale tych możliwości nie mogą wypłynąć, ponieważ no właśnie, nie są w dużych miastach, ponieważ nie wiem, tam na miejscu jest chociażby gorszy dostęp do edukacji, jakość tej edukacji jest inna, tak, muszą wyjechać. No i też o tym jest ta książka, że nie bardzo mają do czego wracać, nawet gdyby chcieli, nawet gdybym ja teraz. Ja też nie uważam, żeby to był jakiś wielki sukces, ale jeżeli pan tak twierdzi, to bardzo dziękuję. Natomiast nie uważam, że gdybym teraz miał wrócić do Krasnego Stawu, to ten mój sukces tak naprawdę nie za bardzo by się przełożył tam na jakąś moją pozycję na rynku pracy, bo mógłbym pewnie pracować w jakimś lokalnym tygodniku i w Krasnym Stawie, o ile się orientuję, nie ma takiego, więc pewnie w Chełmie albo w Zamościu. No ta praca no, zupełnie inaczej by wyglądała, ale już w samym moim Krasnym Stawie i mniejszym mieście tej oferty zawodowej już nawet nie mówię teraz, bo teraz no, po kilkunastu latach pracy w mediach mam już pewnie też inne doświadczenie, inne pozycje, ale bardziej chodzi o moment, kiedy człowiek zaczyna, kiedy chce się uczyć, kiedy zdobywać to doświadczenie. I nawet gdybym chciał wrócić po studiach w Warszawie, a wcześniej w Lublinie do mojego rodzinnego miasta, to zawodowo nie miałbym za bardzo do czego wracać, ponieważ no, w tym momencie, kiedy ja kończyłem studia, to już tam mediów żadnych nie było, więc no tak, to jest, no, sytuacja jest zupełnie inna, aczkolwiek myślę, że pewien taki konflikt jest, ale na takiej linii raczej mniejsze miasta, większe miasta, te różnice w nich, jak między mieszkańcami mogą gdzieś tym tutaj, nie wiem, wypłynąć, tak mi się wydaje, w pierwszej kolejności. Ale wie pan, ten konflikt między molochami miejskimi a mniejszymi miejscowościami to jest stary jak świat. To w ogóle i w starożytności mamy relacje na ten temat. I znów, niczego nie ujmując temu, no właśnie nie bez powodu przywołałem tę piosenkę Lou Reeda i Johna Cale'a o Warholu, ponieważ to jest częścią sukcesu takich osób jak pan. Wbrew pozorom nie jest państwa tak mało. W zasadzie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o stolicę, to bardzo często spotyka się wyłącznie osoby, które wyrwały się z mniejszych miast i odniosły na skalę polską. Znowu, prawda, pan powątpiewa w swój sukces. No, ukazują się setki, nie, co ja plotę, tysiące książek, a o pana książkach się mówi. W związku z tym to jest sukces, prawda? No bo o co chodzi autorowi? No, żeby uczestniczyć w debacie, prawda? Więc ten sukces pan ma. I teraz rodzi się takie pytanie po prostu, no to zaraz, to dlaczego nie powiedzieć tej historii trochę inaczej?
i powiedzieć tym ludziom, zobaczcie, krajanie, wyrwałem się, zobaczcie, zobaczcie, jaka fajna rzecz przydarza się człowiekowi z małego, z mniejszego miasta. No tak, można by stworzyć obraz samych osób sukcesu. Z Krasnego Stawu pochodzi chociażby wokalista Kuba Badach. Pewnie zdałoby się znaleźć jeszcze po drodze kilka znanych osobistości, ale czy to jest dowód na to, że nie wiem, wszyscy mogą osiągnąć taki sukces, że wszyscy mają równe szanse, że wszyscy mają równy start? Że Nie, ale nigdy nie ma tak, że wszyscy mają równe szanse i nie ma tak, że wszyscy mają równy start, ale... Nie, przepraszam, ja chcę tylko doprecyzować moją myśl. No to słucham. Ja chciałem doprecyzować. Chodzi mi o to, że oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy mają mieć równe szanse, bo tak... Ja właśnie wolałbym, żeby były te równe szanse. Żeby każdy mógł swoje talenty i możliwości rozwijać w równym stopniu. Żeby miał szansę. No to jest postulat, tak? No to jest postulat, ale tak, że tak powiem, doświadczenie nas przez stulecia nauczyło, że to pozostaje w sferze marzeń. Natomiast chodzi mi o coś innego. Bardzo ważna rzecz. Wraca pan do takiego miasteczka i daje pan ludziom, pokazuje pan pozytywną historię. Swoją. Opowiada pan o swoim sukcesie. Myślę, że dawanie ludziom nadziei jest bardzo ważne. Oczywiście. I są też pozytywne historie w książce. Na przykład osób, które wróciły do, o ile dobrze pamiętam, Kętrzyna i odniosły zawodowy sukces. I one są przykładem osób, które się poszczęściło, miały może trochę szczęścia, pewnie dużo umiejętności i tak dalej, ale mimo wszystko, mimo tego, że wróciły do tego mniejszego miasta, czegoś w tych mniejszych miastach im brakuje. Pewnej oferty rozrywkowej, kulturalnej, oferty publicznej, oferty takiej komercyjnej, typowo pójścia do sklepu, możliwości też rozwoju zawodowego i tak dalej. I o tym jest ta książka, o tym, że nawet jeżeli niesiemy ten sukces i wrócimy z sukcesem zawodowym do mniejszego ośrodka, to niekoniecznie miejscowa oferta, już mówiąc szeroko, tego miasta zatrzyma nas z nim. A problemem jest tych mniejszych miast głównym wyludnienie, które prowadzi do tego, że zostają w tych mniejszych miastach głównie osoby starsze i one będą potem dla problemu, już są, ale będą jeszcze głębszym, ten problem będzie się pogłębiać dla systemu po prostu utrzymania, bo jednak rozwój miast i dochody samorządów napędzają osoby, które pracują, które są w sile wieku, które tworzą jakieś biznesy, tam też wtedy odprowadzają podatki i tam też wtedy te miasta mogą się rozwijać. Kiedy tego wszystkiego zaczyna brakować, to te miasta podupadają. Nie ma pieniędzy na jakieś inwestycje publiczne, nie ma pieniędzy na to, żeby szpital utrzymać, żeby zrobić przedszkole, żeby zrobić porodówkę. I to jeszcze szybciej napędza pewną machinę tego, że się pogarsza, a widząc to, że jest kiepsko, powiedzmy, albo coraz gorzej, kolejne młode pokolenia widzą, że nie no... Ja nie chcę prowadzić życia na gorszym poziomie, więc spróbuję swoich sił w innym miejscu wyjadę, czy za granicę, czy właśnie do większego miasta. I znów problem się jeszcze bardziej pogłębi. Tak jak pan mówi, ja tutaj w żaden sposób nie odkrywam Ameryki. To wszystko jest wiadomo od pewnego momentu, właściwie już pewnie od dawna. Tylko tyle, że ten problem postępuje i o tym jest i raport, o którym pan wspomniał, i moja książka, która jest jakby daniem głosu osobom, które w tych miejscach mieszkają. Gdybym ja przyjechał i powiedział, co wy narzekacie, no zobaczcie mnie, mi się udało, jest świetnie, tak, to chyba bym dostał, mówiąc delikatnie, pstryczka w nos, że co ja opowiadam, pożyj tutaj na miejscu, jeżeli nie chcesz nas słuchać, to tak naprawdę po co przyjechałeś, więc... O właśnie, i to chyba będzie najlepsze podsumowanie. Tak. Ja to wszystko rozumiem, tylko chodzi mi o to, że jeżeli sobie zdajemy sprawę, że w takich miejscach są problemy i teraz to, co mi się zawsze wydawało fajne przy tego typu opowieściach, to jest to, że ja na przykład znam podobne reportaże z północy Włoch, gdzie po prostu się wyludniły całe małe miasteczka i tonacja jest bardzo podobna.
Są całe miejscowości, które znikły na dobrą sprawę i to znikło o wiele bardziej niż te mniejsze miasta, o których pan tutaj pisze. Podobnie we Francji też są takie miejsca, w których demografia gra na niekorzyść rozwoju tych mniejszych miast. Krótko mówiąc, ten problem wykracza daleko poza Polskę i wydaje mi się, że to jest taka rzecz, której obwinianie wyłącznie, jakby kończenie tego jakby, bo tu jest w książce polemiczne, ostrze skierowane, tak jak tutaj przeczytałem, sam początek książki jest skierowany przeciwko pewnym decyzjom politycznym, pewnie przeciwko pewnym politykom, ale wydaje mi się, że to jest problem, który daleko przerasta w ogóle Polskę. Oczywiście, tak jak są pokazane trendy demograficzne mówiące o tym, że duże miasta, w dużych miastach też tej ludności będzie ubywać, jednak trzeba pamiętać o pewnej skali. Jak będzie pewna ilość mieszkańców z większych miast, to nie zostanie to aż tak drastycznie odczute, nie będą cała reszta mieszkańców nie będzie tego tak odczuwać jak mieszkańcy mniejszych miast, gdzie, no tak jak już wspomniałem, no, pewne jakość życia będzie po prostu tam spadać poprzez upadek pozostałych innych gałęzi świadczących o tym, że w jakimś miejscu żyje się dobrze, ma się dostęp do pewnych usług i tak dalej. Więc tutaj moja książka jest pewnym, jakby to powiedzieć, no wyrazem zaniepokojenia, mówiąc delikatnie, nad tym, co będzie, jeżeli będziemy dalej pozwalać na dużo gwałtowniejszy niż w większych miastach spadek demografii w tych miast, bo pewni ludzie tam zostaną, a z drugiej strony pewni ludzie chcieliby z tych miast nie musieć wyjeżdżać. Chcieliby tam zostać, prowadzić życie w tych mniejszych miastach. Jeżeli wyjeżdżają, to najczęściej właśnie po to, żeby się rozwijać, edukować, ale chcieliby wracać. Są, i opisuję to w książce, przykłady młodych osób, które wyjechały, zdobyły wykształcenie i to jest jak najbardziej naturalne. Chcą się rozwijać, zdobywać wiedzę, ale wracają tam do swoich rodzinnych miejscowości i tam niestety to ich wykształcenie często nawet nie jest jakimś żadnym atutem, tak? Trudno im zdobyć pracę, a nawet jak zdobędą pracę taką, która jest pewna i daje jakieś szanse na normalne życie, to brakuje im innych rzeczy, no, na przykład mieszkań, tak? Które wydawałoby się, no, problem ogromny jest przecież w dużych miastach, ceny, to od lat to się dzieje, tak, no, już są ogromne, tak, nie na kieszeń zwykłego człowieka, ale okazuje się, że i to jest może niespodzianka, że w mniejszych miastach ten problem też jest podobny, tylko z drugiej strony, no może cena nie jest aż tak wysoka, ale zarobki z trzeciej strony są niskie, a z czwartej nie ma tego, co jest w dużych miastach, czyli podaży, bo bardzo mało się buduje, bardzo mało tych mieszkań przybywa. Z drugiej strony, z kolejnej znowu strony osoby, które zarabiają niewiele, tak jak opisuje tam przykład kobiety z Tomaszowa Lubelskiego, która skończyła studia w dużym wojewódzkim mieście, ale postanowiła wrócić i tam pracuje jako urzędnik państwowy w jednym z jednych jednostek. Niestety jej zarobki, tak jak wiemy, nie są najwyższe w takich instytucjach i nie stać jej, mimo że spełniła właściwie wszystkie kroki, które wymagane są na to, żeby odnieść sukces i jakiś taki pozwalający prowadzić godne życie, przy jej pensji niewielkiej i jej partnera, nie stać ich na kupno mieszkania, nie stać ich nawet na to, żeby odkładać za wiele na wkład własny. I tutaj wydawałoby się, że dla takich osób powinna być jakaś pomoc, no, którzy wpadną w taką lukę czynszową, jakaś pomoc może państwa, ale nie buduje się znowu też, ani powstają żadne mieszkania komunalne czy socjalne i kolejka, albo przybywa ich bardzo mało i kolejka do takiego mieszkania wynosi 15 lat. Mhm. Ta osoba mnie pyta i właściwie każdego czytelnika tej książki,
No jak to jest? Ja bym chciała zostać w tym mieście, nie pogarszać tej sytuacji. Chciałabym mieć kontakt z rodziną, z znajomymi, bliskimi, bo to też jakby kolejny problem tego, że młodzi ludzie wyjeżdżają, że te więzi rodzinne się rozpadają, ale jak mam zostać, kiedy muszę wchodzić w dorosłość, próbować w nią wchodzić, zakładać rodzinę, może mieć dzieci, ale muszę mieszkać z rodzicami, bo inaczej nigdy nie odłożę na ten wkład własny. I cóż z tego, że mieszkania u nas są kilkakrotnie tańsze, kiedy nadal mnie nie stać, a spełniłam warunki tego, żeby odnieść sukces, jak mówię. Czyli skończyłam studia, zrobiłam wszystko, co ode mnie wymaga tutaj społeczeństwo, a nadal to społeczeństwo nie płaci mi za pracę tyle, żebym mogła godnie rozpocząć i wejść w dorosłość. I to nie jest problem tego, że jak niektórym się wydaje, że młodzi są tacy wygodni, nie chcą się wyprowadzać od swoich rodziców, bo nie wiem, nie potrafią gotować obiadów, tylko bardzo często nie mają gdzie się wyprowadzić. Mogą się wyprowadzić co najwyżej do wynajmowanego mieszkania i wtedy ich odkładanie na wkład własny czy na kredyt odsuwa się jeszcze bardziej w czasie, albo właśnie żyć z rodzicami, tylko tyle, że czas ucieka, tak? I oni chcą w takim, można by powiedzieć, zawieszeniu i zbliżają się, nie wiem, do 30, jak ta moja bohaterka. Ona chciałaby założyć rodzinę, chciałaby mieć dzieci. To nie jest jej wygodnictwo, tylko warunki na to nie pozwalają. I tak jak ona i jeszcze inni moi rozmówcy, zastanawia się po prostu, czy nie wyjechać do dużego miasta, bo może tam będzie miała lepsze możliwości, żeby właśnie założyć tą rodzinę. Tylko czy to jest wyjście? Czy wszyscy mamy wyjeżdżać do tych dużych miast? Czy kolejne osoby mają tutaj być, nie wiem, zaspokajać tę kwestię popytową w mieszkaniach, żeby cena metra kosztowała już, nie wiem, 20 tysięcy złotych, jeżeli mamy wszyscy wyjechać do tych wielkich miast, to może faktycznie nie mamy problemu, ale okazuje się, że są ludzie, którzy mówią, że to jest problem, bo oni chcą zostać. Mhm. Ja muszę panu powiedzieć, że aż mi się ciśnie dużo pytań, ale muszę coś wybrać na marginesie tego, o czym pan teraz mówił. Jedna z takich rzeczy, jeżeli pan pisze o tym, że politycy ogólnopolscy lekceważą ten problem, to tak sobie od razu myślę, że gro polityków ogólnopolskich to są osoby z małych miasteczek. I to mnie ciekawi, co pan ma do powiedzenia o takich właśnie przypadkach osób, jak choćby, no weźmy, no, żeby nie było schodzić za nisko, Beata Szydło, prawda? Osoba, która osiąga jedno z najwyższych stanowisk w państwie. Już mniejsza teraz, czy nam się Prawo i Sprawiedliwość podoba, czy nie, bo z punktu widzenia pana książki to w gruncie rzeczy nie ma aż takiego chyba znaczenia. Co by pan powiedział takiej osobie właśnie, która sprawowała jeden z najwyższych urzędów w każdym razie w państwie przez długi czas, no i z pana wywodu, z pana książki nic tu się nie zmieniło, jak rozumiem. No powiedziałbym, że myślę, że mieszkańcy mniejszych miast bardzo żałują, że wiele obietnic i programów, które no jakby jej partia miała w założeniu, okazało się albo kompletną porażką, albo nie spełniły wymagań, bo przecież jedną z kwestii, która wyniosła tą partię do władzy, była taka obietnica poprawy jakości życia i usług publicznych w mniejszych miejscowościach. A niestety do tego jakiegoś takiego radykalnego podniesienia poziomu życia w tych mniejszych miejscowościach nie ma. Była obietnica, nie wiem, chociażby o wspomnianych mieszkaniach, tak? Mieszkania plus, kolej plus, transport publiczny, że będzie przewrócony, że będzie lepiej, jeżeli chodzi o dostęp do usług ochrony zdrowia. I tak naprawdę no też mieszkańcy o tym mówią, że na tych polach przynajmniej, a pewnie jeszcze więcej by się znalazło, tej obiecanej poprawy nie ma. Więc o to bym zapytał panią Beatę Szydło, jak to jest, że ona tego nie widzi. Może właśnie tego nie widać, nie wiem, za szyby limuzyny albo z fotela w Parlamencie Europejskim, ale to widzą, myślę, że mieszkańcy i w pewnym momencie oni to zauważą, że ta obietnica, którą im dano, nie została spełniona. Ale to znaczy, że te osoby, które się wyrywają z mniejszych miast, no nie wiem, czy tak myśli Beata Szydło, więc nie będę jej przepisywać takich prawda, tutaj myśli, ale że po prostu, no
odcinają więzi, tak? Zrzucają balast i w pewnym sensie, no nie wiem, czy nie jest tak, że pan najbardziej do nich apeluje, do tego typu osób, żeby nie zapominały, skąd się wzięły, tak? Skąd są, co zostawiają, tak? Czy dobrze rozumiem intencje? No tak rozumiem trochę pana końcowe zdanie, które tu już cytowałem o tym, że uciekają lub do których wracają, do tych niedużych miast, nie mogąc uciec na zawsze, tak? Znaczy tak jest, ale tak też jest, myślę, że z niektórymi dziennikarzami. Nie można oczywiście powiedzieć, że ze wszystkimi, tak? Bo jednak pewne publikacje się pojawiają, ale też jednak media w Polsce są skoncentrowane w wielkich miastach i ten, no taka uwaga... W każdym kraju. Pewnie tak, ale też kwestia tego, jakie te media lokalne są, jak silne na miejscu, ale... Wracając, ta uwaga na tej mniejszej miejscowości no, koncentruje się zazwyczaj w okresie gdzieś tam wyborczym, a na co dzień tego większego zainteresowania nie ma, raczej no, wygląda to troszeczkę inaczej i dziennikarze też zapominają skąd przyjechali do tych większych miast, politycy pewnie tak samo, z czego to wynika? Nie wiem, no trzeba pewnie by ich pytać, czy pamiętają i tak dalej. Ja wyjechałem i jako tako jeszcze pamiętam i odwiedzam te mniejsze miejscowości i swoją miejscowość, więc swoją rodzinną miejscowość, więc dlatego też między innymi napisałem tą książkę. Mm. Ja muszę powiedzieć jeszcze jedna rzecz mnie tak tutaj zastanawia. Wie pan, że ja słyszałem od sporego grona osób o studiach zagranicznych, to samo zdanie, które pan przypisuje tylko osobom, które udały się z mniejszych miast do dużych. Mianowicie, ja nie mam do czego wracać. Że to jest zdanie, które mówią ludzie, którzy, nie wiem, skończyli jakieś renomowane uczelnie, wracają do Warszawy i okazuje się, że oni mówią to samo, co tu pan mówi o mniejszych miasteczkach. Może to jest po prostu poczucie ogólnej prowincji, że ktoś z Warszawy powie, że wie pan, no miasto się wyludniło, w gruncie rzeczy moich znajomych też tutaj nie ma, większość się udała na jakieś tam studia, czy potem do pracy za granicą, więzi zostały zerwane, ewidentnie to są rzeczy, które w dużych miastach też są do zaobserwowania. Oczywiście trudno to porównywać z tym sytuacją nie wiem, w tych mniejszych miastach, ale argumentacja jest ta sama. No nie wiem, trzeba by pewnie, może kolejną książkę napiszę o tych, którzy wyjechali z wielkich miast za granicę i wtedy będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Rozumiem. Dobrze, dziękuję panie Marku wobec tego za naszą krótką rozmowę. Rozmawialiśmy o książce Zapaść, reportaże z mniejszych miast i dziękujemy pięknie za rozmowę. Dziękuję. Proszę państwa, a to było nasze dzisiejsze wydanie Prawa do niuansu. Jak zawsze zachęcam państwa do wysłuchania w ulubionych serwisach streamingowych naszego podcastu. Jutro, proszę państwa, redaktor Jakub Bodziony będzie relacjonować wydarzenia na granicy z Białorusią, więc bardzo ciekawe, w jaki sposób tutaj państwo, proszę śledzić nasze media społecznościowe, na pewno będziemy państwa informować, w jakiej formie te relacje, będą mogli państwo się z tymi relacjami poznać. No i oczywiście dziękując państwu za wsparcie dla kultury liberalnej, dziękuję w imieniu całego zespołu i proszę państwa, zapraszam w następny czwartek. Dziękuję bardzo.